Zoltan. Co wy dla mnie macie ciekawego? Sklepu żadnego nie macie i bardzo dobrze, przecież wszystko wydaliśmy ostatnio na tarczałki. Ostatnio, przed chwilą. Co my tu mamy? Podwójne tarcze. I dużo rakiet, fuck. To nie wygląda za dobrze. Ta ilość rakiet zdecydowanie za dobrze nie wygląda. Ale... Jo, jeszcze Ion Pulse jest tutaj, super. Nie, no więc... Cudownie. Okej, okay, mam tutaj już na samym wstępie pożar. Tylko nie bronię, błagam was, tylko nie bronię. O Jezu, rozwaliło mu tarczę. Halleluja. Znaczy, jego Iron Pulse potraktował w tarczę. Dobra. Dobrze to wygląda. Na razie. Niestety moje tarcze też nie żyją, ale on i tak ma rakiety, więc... Nie są one nie wiadomo jak bardzo mi potrzebne. Kurde, niestety rakieta nadal istnieje. Nie jest to zdecydowanie duży problem, że rakieta jego nadal istnieje, ale poszedł Pike. Battery Charger. My nie mamy baterii. Nie przyjmujemy twojej oferty. Sorry, Batory, koleżko. Ale musimy się pożegnać. Ty się w ogóle musisz pożegnać z życiem. Skasuj konto i wyloguj się, skasuj konto. Ja się po prostu z tobą pożegnam. Dobra, już mi... Tu się uspokójcie. Z tymi pulsami. Dobra, mamy tutaj jakiegoś Distressa, więc... Doskoczymy do Distressa. Rock Crew, send your crew, Rock Crew member in... Shield Charger Booster. Okej, okay, mamy już za dużo. Leć co? Chyba dam sobie... Dobra, nie, dobra. Weź zostawimy to, zabierzemy ze sobą. Wątpię, żeby się udało zrobić tego questa na krystali, ale byłoby to następny świetny ostatni odcinek. Gdyby się udało. Dobra, shieldy włączamy. 90 skrepów. Co ja bym mógł z tym fantem zrobić? Okej, ulepszymy sobie te takie, powiedzmy, że podrzędne systemy. Dzięki temu mam nadzieję, że zagwarantują sobie większą szansę na przeżycie. Dobra, Nebulaire. Okej, automat. Autoscout. Z Ionem, rakietą. Wiecie, co by nam się mega bardzo przydało? Defense drone. W ogóle Darkolita to muszę troszkę podleczyć. Jup. Pyk. Pyk. Kurde, rakiety nadal żyją. Rakiety nadal istnieją. Dobra. W następnej kolejce ulepszamy nasze bronie. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby... Jedno było obrażenie nam wyłączało Pajkę. A, ulepszenie i o jeden... Pyczek broni to jest koszt ilu? Chyba 50 skrapów. Kurde, to nadal istnieje. Istnieje, nadal żyje ta broń. Boże, jak jestem głupi, ja mogę go rozwalić już w tym ataku. Za bardzo się uźwiałem na to, żeby wyłączyć mu tą rakietę, ale ja mogę go już rozwalić. Więc teraz jeżeli oberwę... Nie oberwę, całe szczęście, ale to byłoby tylko i wyłącznie z mojej winy. I mej głupotki! Dobra, ale autoscout nie żyje. 39 skrapów przybyło. Ulepszamy raz nasze bronie, żeby już nam tak ich nie wyłączali. Dobra, doskoczymy teraz tutaj. Dobra, tak, więc widzę, że mamy to rozwalone, więc idźcie to naprawić. Będę chciał też również podleczyć i Mateusza, i Darkolita, i Kubarona. Tylko, że teraz tutaj Mateusz naprawia, więc dobra, skończyli.
Musicie się podleczyć. Ja chcę, żeby moja ekipa tutaj była w pełni zdrowia, tak? Nie chcę, żeby nam ktokolwiek umarł tutaj, przypadkiem oczywiście. I z powrotem na swoje miejsce. Dobra, i skaczemy. Kolejny distress. Uwielbiam distressy, więc lecimy. Charlie! Hello, Charlie! Który jest Mantis, który ma ulepszone... Co ma ulepszone? Ma ulepszone naprawianie, nie no, idealnie. Ale Charlie się nie będzie nazywać Charlie, tylko będzie się nazywał Hexagon. Witamy, Hexagonie, w drużynie. I gdzie by tu cię posłać? No, poślemy cię tutaj do kamery. Wiecie co, mamy teraz dwa Mantisy. Kubaran jest Hexagonem. Świetnie na pewno by dali sobie radę. No, nie ma sensu iść do sklepu. Świetnie by sobie dali radę jako drużyna teleportująca się. 5 paliwa za 2 pociski. Idealnie. Tak nie używamy aktualnie pocisków. Dobra, kolejna Nibili. 46 skrapów za nic. O, uwielbiamy takie eventy. 63. Dobra, na razie to skumulujemy. Bo chcemy i drony, i system teleportacyjny, więc przydałby nam się sklep. Więc na razie zostawmy te skrapy. A jak nie, to dozbieramy na kolejny punkt do broni. Łopanie. Okej, okay, ale plus jest taki, że oni zranić mnie nie mogą. Minus jest taki, że mają podwójnego defense drona. To jest dosyć spory minus. Ale sobie poradzimy z nim chyba, nie? Z gorszymi rzeczami dawaliśmy sobie radę. Dobra, więc leci flag. Okej. Okay. I teraz tak, potrzebujemy na pewno mu tarczę zniszczyć. O, tak byłoby idealnie. Troszkę tarczy, troszkę bronie, troszkę drony. Dobra, wyłączmy wszystko. Chociaż... Dobra, nie przebija się. Dobra, wyłączamy nasze bronie. Czekamy, aż flaki pike się ładują. I lecimy z koksem znowu. Niestety Engie mega szybko naprawiają te swoje systemy. Jup. No dobra, jeszcze jedna taka rundka jest po nim. Biedny Engie. Nawet nie ma szans z nami. Come on, Pike. Yep. I bye bye. Chciałbym powiedzieć, że miło było poznać, ale tak szybko to poszło, że nie zdążyliśmy się poznać. Dobra. Kolejny gym. Intruders. No to come on. Moi kochani. Okej. Widzę, że nadal, że siedzą również u nas w Oxygen. Trzeba posłać nam więcej ludziałków. Kurde, ale ci ludzie są dobrze wyszkoleni w walce, bo nasze mantisy dosyć sporo oberwały niestety. Ale to nic. Kubaran i Hexagon przeżyli. Wystarczy ich teraz tylko podleczyć troszeczki. Dobra, wy kolejni. Następni w kolejce do leczenia. Kurde, w złe miejsca posłałem tych mantisów. Zaraz ich poprawimy. Jump. Dobra, na swoje miejsca. I co? No skaczemy, no. Szkoda, że sklepu żadnego nie zobaczyliśmy. Znaczy widzieliśmy jeden, ale wtedy nie mieliśmy jeszcze skrapów, żeby się nam opłacało tam iść. Okej, koleśka może nas zranić i to dosyć mocno. Nadzieja z tym, że te bronie mu się nie zsynchronizują. Dobra, więc zieloną tarczę mu ściągnęliśmy. Teraz tylko my potrzebujemy synchro flaku i pike beamu. Ciup. Okej, okay, lecimy. Siup. To ustawienie, kurde, tych pokoi w tym statku jest tak biedne.
jest tak przykre, ponieważ ja pajkiem mogę tyle obrażeń mu zadać. Kurde, nie trafiliśmy flakiem. Dobra, wyłączyć pajka, wyłączyć flaka. I lecimy. I do widzenia. Dziękuję, sorry, Batory, ale... No było to przykre, że tak szybko się go pozbyliśmy troszkę, no. Dobra, exit. Oczywiście, że exit. Continue. Dog with refueling platform. Yeah. Kurde, dobra, to nam nie wyszło. Hexagon, idź wspomóż Kubarona. Mam tutaj Zoltana, który wybuchnie, więc muszę uważać na nasze punkty życia. Okej. Wymiana. Niech łowca tam idzie i z Darkolitem. Wyjdźcie się podleczyć. Dobra. Teraz niech oni idą naprawić te silniki. Kurde, to nam nie wyszło, niestety, no ale cóż. Mieliśmy w dosyć dobry ten sektor, więc w końcu musiało się coś rypnąć. I to będzie już kolejny sektor. Samo do wyboru. Mantis Engine, Mantis Engine. Idziemy do Mantisów. Continue. Dobra. Wy możecie do siebie wracać. Wy, moi kochani, możecie się podleczyć. Sklepu nie, bo po co? Ja powiem tak, dopóki nie kupimy sobie teleportacji, na razie nie mamy szans na wygraną. Więc no, musimy się streszczać, tak? Musimy się streszczać ze znalezieniem sklepu. Puste bikony na pewno nam w tym nie pomagają. Okej, nadal nic. Okej, mamy sklep. Ale niestety mamy ostatnio puste bikony. O nie! Dobra, gdzie oni lecą? Idźcie się nim zająć, ty dojdź tutaj. Ty również tutaj. I musimy stąd wyskoczyć jak najszybciej. Od razu do sklepu, nic mnie to nie obchodzi. Że mamy nadal ze sobą intrudersów, rozprawimy się z nimi tutaj. O kurde, widziałem wulkan. To jest to. Kurde, i wszystko co potrzebuję jest tutaj do szczęścia. I defense drone, i teleporter, i wulkan. Artemisa sprzedajemy. Firebomba może sprzedamy. Mateusz, wracaj do siebie. Isaac, niech tutaj podejdzie się, wyleczy. Jeszcze raz sklep. Dwóch systemów nie uda mi się kupić. Jeden system i wulkan. Mam za mało. Nadal mam za mało. Czy ja dałbym radę zrobić jeden skok i później tutaj wrócić z nadzieją, że znajdziemy troszkę więcej skrapów? Myślę, że za bardzo kombinuję. I to nie wyjdzie nam na zdrowie. No ale dalibyśmy radę. Więc tak zrobimy. Okej. O! Mantisy bez teleportera. Czemu nie? Może być i tak. Kurde, nie podoba mi się to, że oni mają tą rakietę. Więc lecimy. Wow! To były niezłe misy. Dobra, gdzie ta rakieta pójdzie? Medbay. Medbay z Redbay.
Kurde, mają oni mega dobre silniki. Come on, come on, come on, come on. Yes. Okej, pilotaż nie działa u nich. Niestety rakieta nadal działa, ale pilotaż nie działa, to jest ważne, więc teraz będziemy mogli zaatakować ich raczej bez misów i wysłali Mantisy do naprawy, co nie jest zbyt mądre. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Sklep. Potrzebujemy i paliwo, i naprawić się, oraz zakupić różne fajne rzeczy. Zacznijmy od naprawy być może. Wysyłamy heksagonu do naprawy, ponieważ mam ulepszoną tą zdolność. Biedny Mantis, kto mu kazał, kurde, gdzieś coś naprawiać? Okej, dobra, wyleczcie się. Zaraz wyślemy kolejną eskapadę, żeby tą dziurę naprawić. Teraz tak, sklep. To przede wszystkim. Stąd nic nie potrzebuję. Teraz tylko pytanie, czy teleporter, czy drony? I czy wulkan? Wulkan potrzebuje aż 4 energie, więc jak włączę wulkan, to już innych broni nie włączę. Jednak wulkan jest po prostu cudowny. Podjąłem decyzję, nie wiem czy dobrą. Za tym dronem pewnie będę płakał jeszcze, że go nie wziąłem. Dobra, gdzie jest mój teleporter? Więc tak, moje kochane Mantisy, macie teraz inną rolę. Niestety już nie będziecie ani się zajmować czym? Nie będziecie się zajmować ani drzwiami, ani tutaj sensorami. Chociaż będę was wysyłać na brutalną walkę. Mateusz, tobie się tutaj również zmieni, ponieważ dostaniesz tutaj wulkan. Wracaj do siebie. Łowca, ty silniki. Zapiszmy progres. To jest progres. Pozycję. Okej, okay, i tak to teraz będzie wyglądać. Przydałaby nam się jeszcze jedna energia. Ale to zrobimy w następnej, że tak powiem, kolejności. I skaczemy dalej. Nadal mamy malutko paliwa. Jest to coś, czym nadal się potrzebujemy zająć. Okej, okay, widzę, że oni się do mnie teleportują teraz. Tylko jeden Mantis. Więc tutaj w trójkę go zniszczymy. Raz, dwa, raz ciach, ciach. Kurde, ale oni mają tego. Fuck you, bitch! Dobra. Teleport do broni. Niestety oni mają cloning bay, więc oni będą się po prostu regenerować. Potrzebujemy, żeby wulkan w miarę szybko zaczął działać. Dobra, a ja... Darkoli, napraw tą jedną tarczę i wracaj do medbaya. Ponieważ nie chciałbym cię stracić, niestety bardzo dużo oberwali. Okej, okay, moje Mantisy dosyć też teraz sporo oberwały. Okej, okay, tu się troszkę za dużo dzieje, jak na moje gusta. I moja langusta się z tego nie cieszy. Dobra, wy wracacie. Medbay jest wyłączony w ogóle. Okej, okay. Idźcie szybko się leczyć. Wulkan przechodzi na bronię. Trzeba wyłączyć mu tą rakietę jak najszybciej. Niestety zdążył ją wystrzelić jeszcze raz. A ja nie mam uniku. Cudownie. Potrzebujemy jeszcze jednej broni. Z samym wulkanem nie damy rady, ze względu na to, że on się bardzo, bardzo długo ładuje. Dobra, idź się naprawić o dwa. Tak w
ogóle to potrzebuję jeszcze jednej energii przede wszystkim. Żeby jej nie przełączać z silników na teleporter. Dobra, idźcie naprawiać. Sklepu nie. Chociaż i tak nie mam za dużo skrapów, żeby cokolwiek uzyskać w sklepie rozsądnego. Dobra, sensory idźcie naprawić. Isaac, ty możesz iść się podleczyć. No dobra, i wszyscy na swoje miejsce. Kurde, no. Debatuję nad tym wulkanem. Nie jestem pewien, czy nie wyłączyć teraz wulkanu i znowu wrócić na flaki Pike Beam. Okej, ulepszą nam reaktor za te rzeczy, których nie używam. Cudownie. Dobra. Nie potrzebujemy dwóch w O2, więc mamy, że tak powiem, jeden zapasowy punkt. Dobra, teraz ten skok i później exit. Już więcej nic nie zrobimy w tym sektorze, niestety. Nikogo nie zatrudnię, nie stać mnie. Idealnie. To jest po prostu event, który spadł mi z nieba. 6 paliwa za 12 skrapów. Cudownie. Następny sektor. Slagi. Slag Home Nebula albo Slag Controlled Nebula. Pójdziemy do Home. Dobra. Więc teraz będziemy przeskakiwać przez Nebulę. Nie będziemy widzieli za bardzo nic nie będziemy widzieli, co się dzieje u wroga. Dobra, atakujemy. Flag, 2 marki, 2. Nie jest idealnie, ale mogło być gorzej. Więc lecimy z wulkanem. Dobra, w medbayu nie ma co z nimi walczyć. Gdzie ich mogę wkurzyć jakoś tak mocno? O, pójdziemy do pilotażu. O kurde! Dalej wulkan. Wierzę w ciebie. Niestety nadal pudłuje. Udało nam się zabić człowieka pomimo tego, że mają medbaya. Nie wiem, co oni robią. Dobra. Tarcze rozwalone, czas się ich broń mi zająć. A wy wracajcie. Jesteście tutaj potrzebni. Żeby się wyleczyć. 36 plus healing burst. 4 paliwa, dobra. To była w miarę rozsądna propozycja z ich strony. Idźcie naprawić o 2. Sklepu nie. Ship. Więc mogę uruchomić tego healing bursta i podleczyć ewentualnie moje mantisy, które będą walczyć tam u wroga. Więc to jest na plus. Medbay, nie. Potrzebujemy 75, żeby naprawić. Boże, naprawić, ulepszyć reaktor. No Boże, nie reaktor, jest i Mr. Zupałki się wysławić nie może. Żeby ulepszyć bronię. Dobra, na razie jeszcze zostaję z tym wulkanem. Albo nie. Sorry, Batory. Dobra. No i jump. Jumpy, jumpy, jump. Na szczęście nasza sytuacja z paliwem się troszkę polepszyła. Okej. Mają bombę, mini beama i to okej, więc jest szansa, że oni nas nawet nie mogą zranić. Więc to jest dobra szansa. Idźmy ich powkurzać troszkę. Niestety oni znowu również mają medbaya. No ale ostatnio tamci też mieli medbaya, jakoś udało nam się zabić ich.
Okej. Okej, teraz muszę uważać. Ponieważ oni są sklokowani, więc nie mogę cofnąć moich mantisów. A moje mantisy troszkę obrywają. Z powrotem. Troszkę ich powkurzaliśmy. Teraz potrzebujemy się podleczyć. Wyłączamy Heal Bursta, włączamy Medbeya. Czekamy, aż nam się Pike załaduje. Niestety naprawili tarczę. Dobra. Lecimy. Okej. Kurczę, dobrze pilnują tych tarcz. Dobra, idźcie, łowco, idź, pomóż tam z tym ogniem. Roki są dobre w gaszeniu z ognia. O, tak dobrze, że na nie zdążył dojść. Lecim. Okej. Nie, no dobra, tą walkę mamy z... Tą walkę nam się udało zrobić, ale... Nie wróżę nam sukcesu z głównym bossem, jeżeli do tego dojdzie. Okej, najwidoczniej gdzieś się tutaj pali jeszcze. No tak, przecież oni mają ognistą bombę, w ogóle nie patrzyłem, co się u mnie działo, byłem skupiony na moich mantisach. Dobra, lecim. I żegnamy. Okej, 38 skrapów, to jest, było bardzo dużo skrapów, niestety nadal nie mamy żadnego sklepu. A przydałby nam się sklep, ponieważ przydałoby nam się wyleczyć. Okej, wygląda na to, że już nigdzie się nie pali. Dobra, więc wracajcie do siebie. Kurde, brakuje mi jeszcze jednej energii w reaktorze. Dobra, więc wracamy do tego ustawienia, co było. W broniach mi się pali? Dobra, trzeba tutaj pootwierać wszystkie drzwi, bo najwidoczniej ten ogień się gdzieś tak rozprzestrzenił, że go nawet nie widzę. Medbay, okej. O nie, zieloną tarczę mają. Fuck! Jakąś tam mini bombę. Mogą mnie zranić, mają 4 pociski, więc zdecydowanie mogą mnie zranić. Dobra, common flag. To będzie problematyczne teraz z tą zieloną tarczą. Okej, udało się, udało się, udało się! Okej, niestety drona zielonego się nie udało pozbyć. Okej, lecimy. Kurde, zielona tarcza! Okej, udało nam się jednego drona im zniszczyć, ale nie tego, którego bym chciał. Lecim, lecim, lecim! Okej, próbują uciec. No, ja się na to zgodzić nie mogę, żeby nam uciekli. Są na razie skupieni na naprawach, więc nigdzie się nie wybierają. Okej, znowu się gdzieś wybierają. Ale myślę, że damy radę im przeszkodzić. O ile ten flag teraz zniszczy i zieloną tarczę, i niebieskie. Udało się. Nie podoba mi się wasza oferta. Sorry! Ale na tyle mnie wkurzyliście, że nie interesuje mnie wasza oferta. Okej, mój pilotaż został zniszczony. Dobra, zamykamy wszystkie drzwiczki. Ship. Może sklep? Oh my god, dwa sklepy! Dobra, idziemy od razu do pierwszego, musimy się podleczyć. Prawie całkowicie możemy się podleczyć. Albo nawet całkowicie. Dopiłujemy tutaj
paliwa i możemy sobie teraz skakać szczęśliwie dalej. Próbować mordować. Próbować mordować, o Jezu! Włamali nam się. Gdzie oni są? W sensorach? Serio? Będą mi sensory niszczyć? Nie są zbyt bystrą parą. Dobra. Uruchomimy wulkan. Nie będziemy, że tak powiem, się teleportować już w tej walce raczej. Ponieważ nasza ekipa teleportująca jest skupiona na wrogach u nas. Dobra, flag się już może tutaj uruchamiać. Boże, flag, wulkan! Idźcie się leczyć. Come on, wulkan! Dobra, idźcie wspomóc naprawianie tarcz. Nie no, otwarty sezon na kaczki, nie? Nasz wulkan ciągle pudłuje. Tarcze mamy wyłączone. Na szczęście udało nam się dosyć sporo ominąć teraz. Nie zezwalamy na żadną poddaną, zapomnij. Okej. Jezu, ta walka z tym wulkanem jest zbyt stresująca chyba dla mnie. Darkolita musimy... Aha, Darkolit już się leczy. Wszystkich teraz podleczymy, bo... Nie podoba mi się to, że niektórzy tutaj, nasi członkowie załogi, biegają z żółtym życiem. Zdecydowanie mi się to nie podoba. Dobra, wracać do siebie. Mateusz i Isaac. Leczyć się. To nie tak, że mam coś przeciwko wam. Po prostu chciałbym, żebyście się podleczyli. Okej. Włączamy medbaya, teleporter. I będziemy wyskakiwać. Do tego kolejnego sklepu na razie nie mamy co iść. I zastanawiam, czy nie będzie lepsze połączenie wulkan oraz spike beam zamiast wulkan i flag. Więc spróbujemy teraz tak trochę podziałać. Okej, gdzie są intrudersi? Poza tym, że jest mind control uruchomiony. Dobra. Dobra, wulkan niech się już tam ładuje. Idź się podleczyć. Wyłączyli nam medbay, okej, to jest problematyczne. Uciekać. Uciekać. Teraz się musimy modlić, żeby nam nie trafili w nich żadnym pociskiem. Dobra, czy tu jest jakaś dziura? Nie, dobra, wracasz wszyscy do siebie. W ogóle to nie powinienem ich trzymać razem w pomieszczeniu. Bo jak włączy się jakiś mind control, to się to może źle skończyć. A wulkan widzę, że przepięknie pudłuje jak na razie. Ale przynajmniej już jest naładowany. Come on. Raz, dwa, trzy. Za dużo tych pudeł. Dobra. Okej, dobra. Trzeba się zająć powietrzem. Dobra, tarcze zdjęte. Kurde.
kurde, oczywiście, że musieli się skloakować. O Jezu. Te walki są zbyt intensywne jak dla mnie. Z tym wulkanem. Dobra. Naprawmy drzwi. Wszystkim by się przydało teraz podleczenie troszkę. Trochę nam wpadło skrapów. Zrobimy jeszcze jeden skok i później spróbujemy wejść do sklepu. Zobaczymy, co w tym drugim sklepie moglibyśmy znaleźć dla siebie. Wszyscy? Dobra, wracać na swoje miejsca. Darkolid do Medbeja, łowca do Medbeja. I wracamy. Dobra, więc ten jeden skok i później do sklepu. Nie, idealnie wyszło. Nie, no i mind control pewnie, pewnie Isaaca, gościa na pilocie. Uuu, ktoś tu nie ma Medbeja, ktoś tu popełnił problem. Dobra. Panik. Wulkan już uruchomiony. Dobrze, że ulepszyłem ten pilotaż o jeden. Okej, ja zaraz muszę... Nie, już nie ma co przeginać. Mantisy niech wracają, nie chcę tutaj nikogo stracić. O nie, jeszcze zaczęli ze sobą walczyć. Dobra, Kubaran, uciekaj. Dobra, tarcze rozdupczone, czas na bronię. Mind control. A nie chcę, próbują uciekać, zapomnijcie. Nie! Nie pozwolimy wam uciec, ani przyjąć waszej kapitulacji. Nie ze mną takie numery. Dobra, ale to się opłaciło, bo dosyć sporo skrapów znaleźliśmy. Więc teraz możemy zobaczyć, co pięknego mamy do zaoferowania nam sklep. I nie ma nic, kuźwa, pięknego do zaoferowania. Dobra, pójdziemy tą drogą do exitu. Okej, okay. Dzień dobry, Mantisie. Okej, okay. Cloning Bay, teleportacja... Mnóstwo, że tak powiem... siły do ataku, że tak powiem, ma nasz wróg. Okej, okay, do broni poszli. Niezbyt interesujący wybór. No i tu w ogóle będą mieli teraz wywalone. Mają cloning bay. Będą nam co chwilę wysyłać tego biednego Mantisa. Okej. Okay. Idźcie sprawdzić, czy jest dziura może. Okej, okay, idźcie w ogóle sensory naprawić. Na razie nie macie nic innego do roboty. Okej, okay, wulkan się już wkurzył. I to byłby koniec pana Mantisa Interceptora. Dobra, idźcie naprawiać szkody. Uuu, ogień. No nie wiem, jak sobie z tym poradzicie. Kolejnego sklepu nie widać. Co by tu teraz? Ulepszymy raz drzwi. Albo nie. Ulepszymy bronię. Żeby nam przypadkiem nie wyłączyli broni, uderzając nas raz.
Tak jak to przed chwilą było, że nam pajka wyłączyli. Co, jeszcze jedno ulepszenie do broni mogę zakupić. Wtedy mógłbym mieć uruchomionego pajka, flaka oraz wulkana. Więc jest to jakieś rozwiązanie. No, jakoś im idzie, kurde, ta naprawa. Udało im się też uporać z ogniem. Zajęło im to tylko pół życia. Myślałem, że więcej im to zajmie. Dobra. Wy tutaj. Trzeba się podleczyć. Okej, jeszcze raz, dwa, trzy skoki w tym sektorze. Wracajcie na miejsca. I skaczemy. Do exitu czas. Kurde, uwielbiałem tego mind controla. Nie walcz z nim. Mija się to z celem. Tylko nie pozwól mu... Okej. Nie chciałem mu pozwolić zniszczyć, że tak powiem, system, bo wtedy byśmy oberwali raz. Okej, idźcie wspomóc naprawę. Wędrowne mantisy, wędrowne naprawiacze. Okej, wulkan już jest wkurzony. Nie walczcie mrokiem, bo jeszcze zrobicie krzywdę, łowcy. Come on, wulkan. Zrób mi przejście dla mojego pajka. Jest. Dobra. Troszkę tarczy im zjedliśmy. Wyłączyliśmy im szansę na unik, więc teraz otwarty sezon na kaczki. Bronie. No. Możecie próbować. Nie pozwolimy wam żyć. Może jest i szansa na to, żebyśmy dostali coś mega super, gdybyśmy im pozwolili żyć, ale... Już mam taką zasadę, którą wypracowałem sobie w tych wszystkich odcinkach FTL-a, że raczej nie pozwalamy im żyć. Nikomu. Ej, zobaczcie, w ogóle jaka piękna liczba tutaj wszędzie się pojawia. 22, 22, 22. Dobra. Jeszcze dwa skoki. Okej. Witamy automatę. W ogóle tarcz nie ma ani nic, dobra, więc to nie będzie aż tak źle. Szkoda tylko, że nasze bronie mega długo się ładują. Ale w końcu się naładują. Okej. Dobra, rakietki wyłączone. Najważniejsza rzecz jest wyłączona. Wyłączyliśmy halberda, ale włączyliśmy rakietki znowu. Ale na szczęście już jest po stateczku. Okej. Okay. W ogóle bardzo dużo skrapów. Nie narzekam. Cieszy mnie to. Rock Homeworlds. Idziemy do roków, tak no. Naszych pobratyńców.